udziałem przyjaciół, zaproszonych gości oraz specjalnym występem Mateusza Ziółko oficjalnie już do użytku oddano nowe skrzydło sądeckiego hospicjum. Budowa trwała ponad rok, a jej koszt to około 4 miliony złotych. Sporo nowych nowości. Oczywiście jednym z takich rzeczy to jest to podstawowe, czyli wzrasta o 28 łóżek nowy oddział. Powstaje pierwsza, myślę, że nie tylko w Małopolsce, ale chyba w Polsce, w takim ośrodku jak Sądecki, jak hospicja w ogóle, zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest sala do wibroterapii. Jest to sala poświęcona szczególnie osobom, którzy są długotrwale i przewlekle chorzy. Wibroterapia powoduje to, że ciało dostaje dodatkowej stymulacji, która pozwala regenerować się i powrotu do zdrowia. Rozbudowa hospicjum była konieczna, bo z roku na rok przybywa pacjentów i w starym skrzydle zaczęło brakować miejsc. Warunki pracy i leczenia to się nie zmienią. Mam nadzieję, że się zmieni to dostępność naszych usług dla ludzi potrzebujących. A to jest chyba najważniejsze, bo ludzi chorych, wymagających opieki, pomocy jest dość dużo. Warunki życia w obecnym czasie, kiedy każdy musi pracować, kiedy każdy musi zadbać o własne utrzymanie, a do tego są osoby, które wymagają opieki i pomocy, zmuszają do tego, żeby powstawały takie ośrodki, w których ta pomoc, opieka będzie w jak najlepszym wykonaniu. W nowym skrzydle oprócz komfortowych sal dla pacjentów jest także sala do fizjoterapii, ogród zimowy oraz nowa kaplica. Pacjenci będą sukcesywnie przyjmowani, oczywiście część wniosków już jest gotowa, bo na oddział ten pierwszego piętra Zolowski przyjmujemy pełny, full 22 miejsca, te jak żeśmy w 2017 roku panowali, przyjmujemy to na własną klatę, będziemy ponosić koszty tego jako stowarzyszenie. A jak podsumowuje dyrektor placówki, hospicjum stacjonarne przyjęło już ponad 1800 pacjentów.